Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy odcinek długo zapowiadanej serii, no może niedługo, przez parę odcinków ostatnich, długo oczekiwanej serii i serii z gry Tom Clancy's The Division. Gdy społeczeństwo upada, oni powstają. Jest to oczywiście motto tej gry, nie wiem, motto? Raczej to nie jest motto, tylko takie powiedzenie z tej gry, tak? No to co, zaczynamy. I dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek od wejścia na Manhattan. Wcześniejsza misje właściwie, to były jakby takie tutoriale, tak? 3 misje takie tutorialowe trochę. Ponieważ tam się uczyliśmy strzelać, jakieś tam kombinacje przycisków, tylko sobie... O, nie mogę. Take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. To były jakby takie tutoriale, tak? W którym poznawaliśmy różne tam kombinacje przycisków, jakieś, no takie ogólnie, nie? Kombinacje, czym się steruje. Do tego momentu jeszcze nie doszedłem w tej grze. Tylko te 3 misje, 2 może misje zrobiłem. Ale chyba tutaj się zaczyna już dziać taka potężna akcja, no, w której... w której naprawdę już będziemy odbijać to miasto. Wcześniejsze misje, 3, o których wam mówiłem, to... Te tutorialowe były takie, że tam musieliśmy odbyć jakieś zapasy, tak? Czyli takie, no, podstawowe rzeczy. To się nagrywa. No i tutaj... Tak, tutaj się zaczyna prawdziwa fabuła już. Postanowiłem sobie, że... Nie wiem, jak to dalej będzie wyglądać, ale z tego, co wcześniej widziałem, to... Jeśli to tak będzie samo wyglądać, to na 2 części to rozłożę. Pierwsza taka... Pierwsza jednoosobowa. Że tylko ja będę grał, bo ja lubię sam grać ogólnie, bo lubię poznawać grę. A potem sobie będziemy grać w drużynie. W drużynie oczywiście będzie prościej, tak? Bo tutaj nawet sam Ubisoft mówi, że to jest taka gra, której wymaga się właściwie gry w zespole, tak? No ale jeśli się chce poznać bardzo dobrze grę, no to lepiej samemu grać, tak? Bo jak się gra w zespole, no to ludzie mogą ci dupę trochę truć. I to jest właśnie fajne. Ubisoft wykombinował, że nie musimy mieć znajomych, jakby grać z nimi, tylko tutaj jest taki specjalny system, który wyszukuje po prostu graczy, którzy grają aktualnie w tą grę. I to jest właśnie fajne. Fajny pomysł Ubisoftu. Gratulacje. JTF 68 to tower, visual Hudson. Yeah, two division agents on board. That explosion was their right end. Okay, clear to land. JTF 68. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. Feast on radio silent by tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all need it. I zaczynamy. Musimy założyć bazę wojskową. W ogóle tutaj jest fajny... Kto to mówi? Tutaj jest fajne to, że możemy sprintować w ogóle shifta nie używając, tak? Czyli że naciskamy raz shift i po prostu biegniemy, no i to jest... Tutaj no, animacja i ogólnie grafika jest no bardzo realistyczna, fotorealistyczna właściwie. Gdzie my tutaj mamy iść? Same te animacje również nie podlegają dyskusji, tak, jeśli chodzi o, o ich jakość. Tutaj co my tutaj mamy? Stoła sprzętu. Tutaj możemy kupować broń w zamian za pieniądze tamtejsze, tak? Które zdobywamy po zrobieniu jakiejś misji. Ja w tym momencie mam 275 tych ich pieniędzy. Ale tutaj chyba na razie nic nie będziemy musieli kupować. Tak myślę. W ogóle która jest godzina? 11, dobra. Założyłem sobie, że odcinki będą trwać tak około 20 minut, bo dłuższe, no to nie mają sensu. Dobra, tutaj na razie... Chociaż... Kupimy sobie... plecak. Nie wiem po co, ale sobie kupimy. Zobaczymy jak on wygląda. Na L są umiejętności, wybierz umiejętność. Użyj. Dobra, i lecimy zakładać bazę. Tutaj... Co tutaj jest? Wyszukaj agentów, ale to nie teraz. O, tutaj mamy... Tam mieliśmy sklep z takim wyposażeniem... jakby takim dodatkowym, tak, typu tam plecak, gdzie coś możemy schować. O właśnie, i tutaj widzimy graczy, tak, którzy sobie normalnie wchodzą. Tutaj mamy... Alkoholista chyba ma taką samą misję jak my. Tylko sekunda, bo tutaj chyba coś pominąłem. Nie wiem za bardzo co. Jakiegoś oficera pominąłem? Miałem z nim gadać? Coś? Nie, o serio, nie wiem. Aha, dobra, wiem. Look, I hate to be the one to tell you, but we got so much to do here. So remember, wool is best in this weather, not synthetics. Listen, they got me doing this radio business because I got the sciatica, but you can count on me to give you the info you need, honey. Aha, dobra, no to ona nam tylko powiedziała, że mamy odpocząć. Tutaj mamy stały podgląd na to, co się dzieje aktualnie w grze, tak? Czyli co? Skoro wrogów... Dobra. Tutaj to jest fajne, że też mamy stały podgląd na to, co się dzieje aktualnie w grze. Czyli kto zabija kogo, tak, tam, no takie różne. Tutaj nie wiem, czy to jest dokładne odzorowanie San Francisco. Ja już nigdy tam nie byłem. Też bym chciał pojechać. Czy to jest dokładne odzorowanie tych ulic i ich nazw. Ale myślę, że to może być, ponieważ tutaj... No są dosyć takie, no realistyczne nazwy ulic, co tutaj mamy. O, sekunda. All right, they're gonna check out. Let's do this. Yeah, but what if they have kids? Just hold the gun like you mean it. They'll back down, especially if they got kids. Yeah? But what if they won't? Then it's on them. They don't have to die unless they decide they want to. It's their choice. This is some bullshit. Yeah, but I'm not gonna let some rich assholes get a pass just because I got a family. Everyone's got a family, and mine's starving. Now man up, and let's do this. Tylko cywile. Dobra. Na kontrolu się chowamy, co jest, no... Nie pamiętam jak to było w GTA, ale chyba też się chowaliśmy. I to jest właśnie fajna animacja po wciśnięciu 2 spacji. To jest przewrót. Możemy robić fajne uniki dzięki temu. Jeszcze do tej bazy nie doszliśmy. Gdzie jest ta baza? No tutaj widzimy, że... Co on odpierdzielał? Co on odpierdzielał? Co miał znaczyć? O! O właśnie, i to jest to, o czym mówiłem, że lepiej jest podróżować w ekipie. Zdecydowanie lepiej. Przeładowanie sobie zrobimy, ponieważ tutaj możemy napotkać... Niby się wydaje, że oni... Że ludzie... Są... O, i już mamy ekipę, nawet się na to nie prosiliśmy, no ale okej. Dla mnie jest dużo prostsze strzelanie, ponieważ... Dużo prostsze strzelanie w tej grze, ponieważ ja... Dużo gram ostatnio w CS-a, więc jestem już przyzwyczajony. Na przykład do smoków, bo tutaj też są smoki. Jakby nie patrzeć, tylko że się inaczej nazywają, tak? Oczywiście, bo nie mogli twórcy użyć nazwy smoke, no bo to by podlegało trochę... O! Chwilonia, on tu jest, już jest na... Tutaj jest podobny mechanizm jak w Rise of the Tomb Raider, czyli że możemy po prostu przeszukiwać, niestety nie wszystkich, tylko niektórych tych naszych wrogów. Tam coś pominąłem, dobra, nie chcę się już wracać. No właśnie, ale to co mówiłem. This is Division Agent Fei Lao, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... Oh, screw it, we'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Co tu się dzieje? Tutaj... Jesteśmy w bezpiecznym... Nie jesteśmy. Co tu jest? Narzędzia są... Tutaj. Zbieraj. Szybko. Face opening. No może nie bardzo case opening, bo tam w sensie możemy kosę znaleźć. To są cywile. Oj cholera. Nie wiem czy sam tutaj dam radę z nimi. Ale tam mam widzę już sprzymierzeńców. Oj, nie jest... Mógłbym strzelać na oślep, ale tutaj jest chyba to nieprzydatne. No właśnie, tutaj jest straż... Oj, nie możemy się uleczyć, jest źle, jest bardzo źle. Jest bardzo źle, nie, musimy zaczekać. Oj, 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 spryń dalej stąd. Oj, matko bosko, nie jest dobrze. Ale nie zauważył. Nie zauważył. To jest nasz, to jest nasz. Ale tam jest jakiś rozpruwacz. Nie wiem. To nie wiem, czy są jakieś rangi tak samo jak w CS-ie, czy co, bo tutaj... O, wow, fuck, 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 damn it. Isn't good. Nie jest dobrze. Nie wiem, czy tutaj są jakieś rangi w CS-ie, trzeba uciekać. Ponieważ tutaj niektórzy, o widzicie, mają takie... Trafiłem! What? Jak ja mogłem ich trafić? O co chodzi? Layers of Fear. Jeśli chodzi, zmieniając tak temat, jeśli chodzi o Layers of Fear, to będzie ono, nie wiem, jutro albo pojutrze. Oj, o cholera. No to mamy przesrane, że tak powiem. Bo nam się ammo skończyło. Maszynowym. Ale ja już tak, jest, udało się półko... Że... Chwila, kogo ja zabiłem? Nawet nie wiem. Ale wiem, że mogę go przeszukać, ale to chyba nie będzie najlepszy pomysł. Bierz szybko! Yes, możemy się uleczyć, jakie cholera szczęście. Dobra, przeładuj szybko. To jest potwierdzenie tego, że w tej grze jest... Na razie jeszcze nie umiem w tej grze celować. Właśnie. Ponieważ w CS-ie zwykle walę wtedy takie, że aż miło. No i tutaj jest... Nasi przeciwnicy mają jakby więcej zdrowia, nie wiem jak to by powiedzieć. Jakaś kabura, coś, amunicja plus 100. Mamy teraz założyć bazę. Dobra, jesteśmy w bezpiecznej strefie. Myślę, że na tym będzie się kończył każdy odcinek, w tym miejscu właśnie. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. Nie zastanawiajmy się nad tym, czy ktoś taki jest, bo to jest przyszłość. Bardzo odległa, ponieważ to jest jakaś katastrofa ekologiczna na Ziemi. Całe San Francisco zostało opanowane przez wirusa. Bardzo dużo ludzi zginęło i my musimy się pozbyć. Właściwie to nie wiem ogólnie o co w tej grze głównie chodzi. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress, so we can have a bigger picture of what's happening here. I mamy 3 skrzydła. Dobra, musimy sobie uzupełnić trochę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Oh my god. Spójrzcie na tą dolną liczbę, nie wiem co to jest. Oh my god, 666. O, bitch. Punkt montażu. Możemy craftować w tej grze? Możemy craft... Możemy craftować w tej grze. No tego się nie spodziewałem. Tylko, że zgaduję, że do tego też będą nam potrzebne pieniądze jakieś. Chwila. Części broni. Aha, dobra. Czyli nie będzie nam potrzebne... Raport sytuacyjny jak jest. Great. Now, don't dwell on all the death and carnage around you or the fact that so many have tried to do what you're about to attempt and failed and died what surely must have been a horrible death. Sure, they have more support than you do now, but so what? Fate's random and heartless. Nothing you can do about that. Stay positive. I'm just, real glad it's gonna be you out there in the field and not me. Screw this. But I'll let you know. Dobra, zamknij się. Okay? Okay. Co my tutaj mamy? To jest mapa chyba San Francisco, o ile się nie mylę. Tak. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Nie stać nas na nic, nie stać nas na nic. So close. A tutaj co mamy? Co mamy? Na razie to będę odkrywał raczej tę grę. Co my tutaj mieliśmy zrobić na laptopie? W ogóle co to jest za system, Boże. Offline, skrzydło... Skrzydło ochrony, no to mnie trochę dziwi. Właściwie najważniejsze skrzydło jakby nie działa. A to, co to. Techniczne. Dlaczego wszystko jest offline? Tam nie dziwi. Aha, bo... A, dobra, już wiem. Musimy tutaj zakończyć jakieś misje różne. No i tak jak mówiłem, teraz... Puść skrytkę, co to jest? Serio? A, czyli to jakby... To jest nasza baza, tak? Czyli tutaj możemy jakby sobie trzymać różne nasze rzeczy. Jakieś rzeczy schować. Dostawca modyfikacji, dobra, to już było. Co? 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 Nieważne, nie będę się nad tym głowił. Dostawca sprzętu, dostawca uzbrojenia, dostawca modyfikacji. I takie tam różne pierdoły. No właśnie, dzisiaj poznaliście... Dzisiaj poznaliście... Pierwszy mój odcinek, zobaczyliście pierwszy mój odcinek z The Division. Następne będą się pojawiać, będą jeszcze ciekawsze na pewno, ponieważ będzie bardzo dużo strzelania, strzelanie z ekipą, różne takie misje do robienia. Tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Aha, i tutaj jeszcze ten właśnie pan i cała ta baza prosi, abyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem i subskrypcję mojego kanału.